Nadszedł czas na Fortnite Zdradziecki Chowany! Jej! W końcu! Zdradziecki Chowany to jedna z najfajniejszych serii, jakie są w ogóle na kanale. Więc jeżeli spodoba ci się, to zostaw łapę w górę oraz zasubskrybuj kanał i wpisz kod ZIPEK w sklepie w ten sposób. Dziękuję ci bardzo, jeżeli wykonałeś każdą z tych rzeczy, zamiast za to należy ci się lasagna. Tak, lasagna ci się należy. Dlaczego tu jest tak ciemno? A, posłuchaj, będziemy grali w Zdradzieckiego Chowanego, ale na tę chwilę odpalimy sobie jeszcze światło. No i proszę bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Zdradzieckim Chowanym. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, jak się gra w Zdradzieckiego Chowanego. Czy wiecie, jak się gra? Kucnijcie, jeżeli wiecie, jak się gra w Zdradzieckiego Chowanego. Nie, co? Wszyscy wiedzą? Nie, wszyscy wiedzą. Znakomicie, wszyscy wiedzą, Dominika. Czyli co? Zaczynamy gierkę? Zaczynamy. Super. Razem z Dominiką będziemy grali w Zdradzieckiego Chowanego, ale oczywiście po ciemku. Robimy Zdradzieckiego Chowanego po ciemku, czyli czegoś, czego jeszcze nigdy nie było. Zobaczymy, jak to zadziała, ale po tym, jak to wygląda, to może być naprawdę strasznie. Dobra, uwaga, czy wszyscy mamy pochodnie? Proszę, wyciągamy pochodnie wszyscy. O, cudownie. No więc słuchajcie, od teraz macie 2 minuty dokładnie na schowanie się i za 2 minuty ja razem z Dominiką zaczniemy was szukać, więc schowajcie się dobrze i lepiej, żebyście używali pochodni, jak skończymy liczyć. Więc droga wolna, lećcie. 5, 4, 3, 2, 1. Szukamy Zdradziecki Chowany. Oj, prawie ci zamknąłem drzwi. Przed nosem, dobra, idziemy Dominika szukać. Od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od tego tutaj najbliższego budynku, myślę, że będzie najlepiej po prostu. Ale tu jest w sumie przerażająco. Tak, bo ktoś może nas wyskoczyć tutaj z boku zaraz i nie wiem, co nam zrobić. Może nam zrobić... Ej, czy to... Czy ja słyszę jakieś kroki? Oj, oj, kogoś widziałam. Jak to, za nami? Co? O, jest, jest! Co? Jest? Czemu? Jest. Ty, gdzie ty biegniesz? Co ty robisz? Nie zdążyłeś się ukryć, czy co? Dobra, słuchaj. Możesz wybrać sobie, czy chcesz być kapusiem, czy nie, więc lepiej, żebyś wybrał dobrze i wskazał szybko. Chcesz być kapusiem, tak? No dobrze, Dominika, ile damy mu czasu? Ile możemy mu dać czasu? Z 10-15 sekund? 10-15 sekund? Za krótko? Dobra, to jak 10-15 to za krótko, to masz 20 sekund. Czas start! Go start! Lepiej, żebyś znalazł kogoś. Uwaga, ale jak chciał więcej czasu, to tak jakby nie wiedział, gdzie ktoś jest? A może wie, bo popatrz, biegnie w jakąś stronę. Biegnie w jakąś stronę, jakby, no. Jakby wiedział, gdzie tak ktoś jakby jest. Wiedział. Witamy bardzo serdecznie pana. Przepraszamy, ale wiesz, jakie są zasady Zdradzieckiego Chowanego. Jak zostaniesz znaleziony przez kapusia, niestety, ale muszę strzelić ci prosto w głowę. Reksio, Reksio! Przepraszam, przykro mi bardzo. A ty, kapusiu, masz szczęście i możesz się ukryć ponownie, więc lepiej, żebyś się skrył dobrze tym razem, bo już nie będziesz miał drugiego życia, jak cię... Czekaj, muszę cię zapamiętać dobrze. Dobrze. Teraz, jeżeli strzela do ciebie jeden raz, to wtedy okaże się, że to byłeś ty. Masz 30 sekund na schowanie się. Czas start. Go! 3, 2, 1, 0. Szukamy! Szukamy po raz kolejny. I teraz tak, pytanie. Czy lecimy znowu do tego przerażającego budynku, czy wyjdziemy tutaj? Po prostu. Tutaj. Na blisko. To idźmy tutaj, tu jest najbliżej. Tak myślisz? O, mam pomysł. No. Chodź. Wyjdziemy tędy, to nie będą wiedzieli, co się dzieje. A da się tędy w ogóle wejść? Chyba nie. O! Nieważne, nieważne, dobra, idziemy normalnie. Nie wiem, jak tam wejść. Dobra, latarka w dłoń, bo tu jest naprawdę przerażająco. Ale wiesz co, wydaje mi się, że ktoś może tu być. Tylko, że jak już miałby być, to gdzieś tutaj na górze. Czyżbyś tu się gdzieś krył, panie? Halo, halo? Nie? Chyba jednak nikogo tutaj nie będzie. Masz szczęście, na teraz, jeżeli tam byłeś. Ale my idziemy teraz w inne miejsce, niech będzie, niech będzie. Ach, gdzie oni mogą być? Może by tak byli, może w tym, w budynku w sumie. Może gdzieś na zewnątrz się pochowali. Albo tu, o, w tych domkach drewnianych, tak, tak, tutaj będą, na bank. Halo? O, ja bym tutaj poszła, gdybym się chowała. Ej, to jest takie przerażające, jak się wchodzi tak do tych drzwi. Halo, I'm here. Gdzie się chowacie? Halo, halo. Czy tutaj ktoś się chowa? Tutaj nikogo nie ma. Może tutaj? Co, w sypialni też nikogo nie ma? No, come on. Dominika, idziemy do świątyni? Dawaj, idziemy do świątyni, nie ma co. Idziemy do świątyni od razu. Tutaj mi się wydaje, że jest najwięcej pułapek. Niestety i najwięcej kryjówek również. O, tu będzie naprawdę ciężko kogokolwiek znaleźć. Słuchajcie, jak jesteście schowani, to nie ruszajcie. O! O, dzień dobry, witamy. Co tam, chcesz być kapusiem? Chcesz być kapusiem? Tak? Dominika, ile dajemy mu czasu?
Dobra, jak wie, gdzie ktoś jest, to znajdzie go od razu. Wystarczy 10 sekund. 10 sekund? To jest challenge. Czy chcesz się podjąć takiego challenge'u? 10-sekundowego? Tak? Wow, dobra. Czas start. Leć, leć szybko. Co jest? Gdzie? Gdzie? Ale musisz go znaleźć. Wskakuj tam, wskakuj. Gdzie? Co? A, tu. Dobry, chodź do nas, zeskocz do nas. Mistrzu, chodź do nas. Jezu, tak mi jest przykro, że cię znaleźliśmy. Znaczy w sumie to ten pan cię znalazł. Chcesz mu coś powiedzieć na koniec? Zamiast za to, że cię znalazł. Oj, niestety PvP jest wyłączone. Tom Rekin. Przykro mi bardzo, takie są zasady gry. Okej? No a ty uciekaj mi stąd. W tej chwili. Już, szybko. Masz 30 sekund, żeby się schować. 30 sekund to jest wystarczająco dużo, żeby się schować. 3, 2, 1. I szukamy! I pochodnia w dłoń. Pochodnia w dłoń i szukamy dalej. Myślę, żeby sprawdzić najpierw całą tą świątynię. Bo to jest dobry trop. Tutaj od razu dwie osoby tak szybko zostały znalezione. Mi się to podoba. Dobra, czekaj. Co jest? Bo ty tak biegasz, co? Nie gdzie? Mogę się znaleźć. No chodź tu, chodź. Tu jesteś. Dobra. Szukamy ich, bo jestem pewny, że gdzieś tu są jeszcze pochowane, jak szczury po kątach. Ale gdzie tu oni mogli się pochować? No gdzie tu są jeszcze kryjówki w tej świątyni? Znalazłam kogoś! Co? Jak to? Ale gdzie? Ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie on jest? No. Tutaj! I ciebie nie było widać? Jeszcze ma Red Knighta! O, ja nie mogę! Dobra, słuchaj. Jako, że zostałeś znaleziony, oczywiście standardowe pytanie. Mianowicie, czy chcesz być kapusiem? Wszyscy chcą być dzisiaj kapusiami, no! O co chodzi? Skoro chcesz być kapusiem, to masz minutę. A, jest, wow, dzisiaj masz, słuchaj. Czasu. Minuta to jest całe mnóstwo czasu. Chyba dasz nawet sobie radę. Czas start. Go. Czas start. Nawet jak nie wie, gdzie ktoś jest, to mam minutę. No. W sumie to mógłby teraz poszukać kogoś innego na przykład. A też w sumie i tak to mu nic nie da. No. Dlatego, że... O, szuka. Szuka, czyli nie wie, gdzie ktoś jest chyba. Mhm. Wie? Yeah. Czekaj. A jak on tam wlazł? Czekaj. Drzwiami? Chyba drzwiami. Oczywiście. Jak ty to widzę, zrobiłeś? Jak ty kogoś znalazłeś w taki prosty sposób? Już wskakujemy do ciebie! O, dzień dobry! Tylko jedna osoba? A ty już byłeś znaleziony jeszcze dodatkowo! Dwa razy cię znaleźliśmy, no! Przykro mi. Ach, Rokita, biedna. No cóż, a ty? Już! Idź się chować! W tej chwili! Go, szybko chowaj się! Popatrzysz na książki przez 30 sekund? No, ja tu poczytam sobie dużo fajnych lektur. 3, 2, 1, 0. Dobra, go! Teraz chodź, pójdziemy start do tego pokoju naprzeciwko. Dobra, i do którego? Gdzie? Gdzie mamy iść? Tutaj? No. A tu my nie byliśmy? Byliśmy tutaj już chyba. W sumie to kapusie mogli się tutaj skryć. Ale wiesz co? Ja mam jeden pomysł, gdzie ktoś może się skryć. Chodź za mną. Dawaj, prowadź. Chodź za mną. Bo wiem, gdzie... Mam cię! Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? O, jest. O, wrócił się. Masz, koksa. O, to znaczy, że to osoba, którą wcześniej znaleźliśmy. Czyli widzicie, całe szczęście, że go obiłem, tak. Ha, czyli niestety ale tak się nie zbierać pochodnie, aż trzy no, zebrał. On zbiera, on miał challenge po prostu, że zbierał pochodnie, dlatego wyszedł ze swojej kryjówki. Wszystko jasne. A skąd się tu wzięła ta piłka? Chodź tu ze mną, bo ja chyba wiem... O, mam kogoś! Co? Gdzie? Tu na zewnątrz chodź, bo piłka spadła na dół. Jak to? W które miejsce? No właśnie, tutaj, tam szedłem, Dominika, chciałem, żebyś poszła za mną. Tak? Tak, dokładnie w to miejsce, chciałem iść tylko od góry. Mistrzu, Honotu! Honotu, skacz tu do nas! O, dzień dobry, witamy. Chcesz być kapusiem? O. Tak. Wszyscy chcą być kapusiem. To ile czasu? Co tu się dzieje w ogóle? Nie wiem, ile może mu dać? Hmm. Może pokaż coś fajnego, to może nas to przekona do jakiejś większej ilości. O, czy to jest jakiś robodance? Jakieś połączenie robodance'u i... O kurde, strachy. Mi się podoba. Mi też się podoba. Ja bym dała 30 sekund. 30 sekund? To dużo? To jest dużo, halo. No dobra, 30 sekund, niech będzie. Dominika powiedziała, tak jest. Szukaj i zobaczymy, czy wiesz, gdzie ktoś się znajduje. A gdzie ty biegasz? Nie wiesz, gdzie szukać. A, czyli jednak nie wiesz, gdzie szukać. Kogoś słyszę, jakby ktoś biegał. Ty masz szansę jeszcze kogoś znaleźć. Ej, ktoś tutaj biega. To Dominika. To ja. To Dominika biegała. Dobra, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i... O kurde, w ostatniej sekundzie! Co się stało? Wow, ale to było niesamowite. Przepraszamy. Gabit, przepraszam bardzo, że ci musiałem strzelić w głowę, ale tak wyszło. Dobra, uciekaj mi stąd, uciekaj. W ostatniej sekundzie znalazł, myślę, że masz, no,
30 sekund, 40. 40 to jest tak najwięcej, jak się da, myślę, bo nie będziemy czekać dłużej, tak czy siak, bo wszyscy tam się chowają i czekają. Więc 40 sekund, myślę, że to jest taki czas, jakbyś miał nieskończoność czasu prawie, że... 3, 2, 1, 0, start! Go, 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 szukamy dalej! Dokąd tym razem? No właśnie nie wiem, bo już mi się wydaje, że wszystko znaleźliśmy. Mam plan, ale nie mogę go powiedzieć. Nie mogę go opowiedzieć, bo wtedy wydam wszystko i zaczną biegać, wiesz, o co chodzi. Więc chodź za mną. Dobra. I po cichu, idę po cichu. Za tobą. Chowam wszystko i idziemy po cichutku. Dobra. Chodź za mną. Zaraz kogoś znajdziemy. Na kuckach! Kontrol! Chodź za mną. O. Siema. Co tam Cześć. Słychać, stary? Znaleziony! Mamy cię! Czy ty zostałeś już wcześniej znaleziony, czy mi się wydaje? Nie. A dobrze. Dobrze, czy chcesz być kapusiem? Czy będziesz jedyny i nie będziesz chciał być kapusiem? Nie chcesz być kapusiem? O, no dobra. To dziękujemy ci bardzo za grę. Na razie. Kerf, znowu! Znowu nie chciał być kapusiem. Dobra, wracamy do naszego planu. Cicho. Dobra. Nie możemy nic zdradzać. O, już widzę kolejny. Ej, to jest najlepszy sposób na szukanie po ciemku. Odkryliśmy no, najlepszy sposób na szukanie widać. Po ciemku. Co tam? Stary. Ha! Ciekawe, czy się przestraszył chociaż troszkę. Słuchaj, chcesz być kapusiem? Dużo jest postaci z tym skinem. No, bo on jest czarny. On jest czarny i oni chcieli się pochować, myśleli, że to zadziała, ale... No dobra, jak chcesz być kapusiem, to jesteś kapusiem. Masz nieskończoność czasu, niech ci będzie. Tak cię przestraszyliśmy chamsko, że możesz szukać. Biegniemy, jesteśmy tuż za tobą, ale naprawdę jesteś szybki. Poczekaj na nas, poczekaj, proszę. Dobra, biegniemy. Myślisz, że będzie w tym budynku znowu? Myślę, że cały ten budynek już sprawdziliśmy, ale... W sumie? Ej, mamy problem. Zgubiliśmy kapusia. Dobra, chyba robimy poprzednią taktykę, co? Dominika! Gdzie jesteś? Za tobą. Za mną biegasz? Chodź. Tu. Dobra, dawaj. A czemu tak cicho mówisz? Bo robimy znowu taktykę. Nie, nie robimy, bo znalazłem już kogoś. Patrz, tam jest. Strzeliłem Gdzie? Do niego. Tam. Aj, to jeszcze ty! O ty, skubańcu. Przecież to ty jesteś. Czemu tak się ukryłeś przed nami, zamiast kogoś znaleźć, no? Będę miły. I możesz jeszcze kogoś znaleźć. Niech będzie, ale nie masz już nieskończoności czasu. Masz 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No nic, poddał się. No trudno, Biniowski. Trudno ci mówi, musiałeś za zdrady także i tak umrzeć, dlatego te 10 sekund tylko. Dodajemy nową zasadę, słuchajcie. Nowa zasada brzmi następująco. Kiedy powiemy, że mamy takich 5 może prób? 5? Nie no, więcej. Bo 5 to za mało. 10 prób. Czyli jak powiem wam pochodnia, to musicie wziąć pochodnię w rękę i na 3 sekundy przytrzymać. Okej? Okay? Chodźmy, znajdziemy jakieś dobre kontrolne miejsce. Chodź, wejdziemy tutaj na górę. Dobra. O kurde! O kurde! Halo, dzień dobry! Ale się ruszałeś i cię zobaczyłem. Dzień dobry. Czy chcesz być kapusiem? Dobra, no to masz 30 sekund, żeby kogoś znaleźć. Czas start! Go, czas start! My ci tutaj pomożemy troszkę, jeżeli chodzi o światło, ale nic więcej. Oj, nie wygląda jakby biegł w konkretne miejsce. No, szuka. Zdecydowanie szuka. 10 sekund. Tu? Nie ma. O, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kiko. Przykro mi, Kiko. Ej, w sumie weźmy te pochodnie sobie. A czemu nie? Dobra, słuchajcie. Tak więc zaczynamy. Proszę o wyciągnięcie pochodni. Pochodnia. Nic nie widać. Te pochodnie nic nie dają kompletnie. Dobra, słuchajcie. Skoro tak, jeżeli tak dużo osób zostało, a ja nie potrafię po prostu was znaleźć, bo jesteście jacyś najlepsi w tego chowanego, albo po prostu po ciemku jest strasznie trudno. Okularów nie mam, okej? Okay? Weźcie wszyscy pochodnie w dłoń i od teraz stoimy w swoich kryjówkach z pochodnią. Coś widziałem. Co? Coś zauważyłeś? Tak, o tak, coś zauważyłem. No to dawaj, szukaj. Dobra, idę za tobą. Ej, przecież ja tutaj byłem. Ja ciebie nie znalazłem wcześniej, a tutaj byłem? O kurde, to słuchaj, tobie, to ty masz nieskończoność, jesteś mistrzem. Dawaj, go, to szukaj. I pamiętajcie, że pochodnie trzeba mieć w rękach. Mi to się generalnie wydaje, że oni widzą, gdzie my jesteśmy, bo nas łatwo zobaczyć z daleka. No i co? I uciekają przed nami. Zobacz, jak zgasiliśmy latarki, ile osób znaleźli. Oni na pewno się chowają. Uciekają cały czas, są w ruchu. Może tak, ale nie, myślisz, że są w ruchu? Myślisz, że trzeba się rozdzielić? Nie wiem, czy to jest rozdzielić dobry pomysł. Może nie, ale ja bym zgasiła latarki. No dobra, możemy spróbować.
Możemy spróbować ze zgaszonymi. Coś tak. Nie, czemu ja to zrobiłem? Wydałem cię! Przepraszam! Kajpek, przepraszam. Dobra, idź się chowaj. 5 minutes later. Gdzie ty biegniesz? No nie mogę przecież powiedzieć. To musi być sekret. Dobra. Musisz mi zaufać. Dawaj. Jest! O, jest! O, spadłem! Cholera! A ty wiesz, że już zostałeś znaleziony? Żegnaj. A co kapuścia? O nie! Jaki unik! Jaki unik, no! Chodź tu! Martix, kurde! No dobra, czyli robimy twoją taktykę. Dobra, lecimy. Tak, lecimy dalej. Cisza i spokój, kurde. Ale cichutko. Teraz się naprawdę mrocznie zrobiło, kiedy nie mówimy nic. Chodź, w spawnie znalazłam kogoś. Co? Jak to? Gdzie? W spawnie, chodź. Przecież my tam sprawdzaliśmy tak, już tyle razy. No, tutaj... mówiłam znowu ci, że po raz kolejny. W tych samych miejscach. No tak, no bo on był kapusiem. No tak. Fraggers, to ty byłeś. Ty dostałeś nieskończoność czasu, ale miałeś szczęście. Ej, wiesz, o czym pomyślałem teraz? Pomyślałem, że na spawnie jest szansa wskoczyć na te drzwi tutaj. Jak się dobrze skoczy, jak się zrobi dobrą 90 i jak się wskoczy na drzwi... O! To można wejść na górę spawna i na górze spawna nikogo nie ma. Ale ktoś tu był! Ktoś tu był, jest pochodnia. Był, ale już go nie ma. Wychodzi na to, że została już ostatnia osoba? Tak mi się wydaje. Ale chyba jedno zostało. O, widzę cię! Czekaj! Nie uciekaj! Tam jesteś, widzę cię! Chodź do nas! Gdzie się kryłeś? Pokaż swoją kryjówkę. O Jezu, byliśmy tu setki razy. Kurde, nie byliśmy tam! Gdzie? Okej, dobra. Patrz na to. O kurde! O kurcze. Dobra, powiem wam tak. No to jest mistrz schowanego. To jest najlepsza kryjówka ever. Naprawdę. Wow, jestem w szoku. Proszę, pistolet. Pistolet specjalnie dla ciebie z latarką. Strzelaj. Ha! Powerbot, gratulacje wygrany w strajeckim chowanym. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górę oraz... O nie, Dominika, uciekaj! O nie! Gratulacje, Powerbot. Na razie, widzimy się w następnym odcinku. Kod Zipek w sklepie. Hejo, cześć! Hejo! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!